Wciąż można zgłosić się do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym ogłoszonego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Ten konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs dotyczy, ta druga edycja dotyczy wyborów samorządowych, bo przecież wszyscy wiemy, że wybory samorządowe odbędą się w 2018 roku. Formułę konkursu wybrała Państwowa Komisja Wyborcza, której celem jest propagowanie wiedzy o prawie wyborczym. Chętni uczniowie powinni zgłaszać się do udziału za pośrednictwem dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Termin zgłoszeń upływa 17 października, a pierwszy szkolny etap odbędzie się 9 listopada. Tego dnia uczniowie dostaną test zawierający 25 pytań. Zakres tematyczny będzie obejmował działy 1, 2 oraz 7, 8 i 9 kodeksu wyborczego. Wyniki ogłoszone zostaną 16 listopada. Najlepsi uczniowie trafią do etapu wojewódzkiego i będą pisać pracę na jeden z trzech ustalonych przez PKW tematów. Autorzy najlepszych prac trafią już do ostatecznej rozgrywki. Trzeci, ostatni etap na poziomie krajowym odbędzie się 15 marca przyszłego roku i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania z przepisów kodeksu dotyczących wyborów samorządowych. PKW i KBW przewidzieli dla najlepszych uczniów nagrody finansowe. Bardzo gorąco właśnie zachęcamy młodzież ponadgimnazjalną do udziału w tym konkursie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.